Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zdanie z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem Dominika wysłała do mnie następujące zadanie. W ostosłupie prawidłowym trójkątnym ściana boczna nachylona jest do podstawy pod kątem 60 stopni. Obliż długość wysokości tego ostosłupa oraz sumę długości krawędzi. Jeśli wiadomo, że wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostosłupa ma długość 18. Gimnazjum, jak obliczyć z góry, dziękuję, DH. Dominika, nie ma problemu, pomimo tego, że jesteś z gimnazjum, to oczywiście też to rzucę z racji tego, że w szkole średniej też się takie zdania pojawiają. I jeżeli ktoś jest na matematyce w szkole średniej, gdzie uczyć się tylko matematyki z poziomu podstawowego, to takie zadanie może być nawet zadaniem takim trudniejsze na sprawdzianie, a z drugiej strony nie jest w ogóle trudnym. Oczywiście fajnie, że napisałaś do mnie, że jesteś z gimnazjum, z tej prostej przyczyny, że nie będę tu stosował tak zwanej trygonometrii, tylko po prostu skorzystam z tak zwanego trójkąta charakterystycznego 60, 30 i kąt prosty, ale o tym zaraz. Dobra, jeszcze tak, zanim zacznę rozwiązywać, super, że jedno zadanie, fajnie, że już teraz dotarła informacja o tym, żebyście wysłali jedno zadanie, dwa, trzy, cztery, nie więcej, z racji tego, że naprawdę nie rozwiążę Wam całych arkuszy po 20, 30 zadań, bo po prostu nie na to czasu. Ok, dobra. Ok, co prawda przydałaby się jeszcze odpowiedź, tak jak prosiłem, ale nie ma problemu. Załatwimy to, myślę, bez żadnych większych błędów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, w ostosłupie prawidłowym trójkątnym i teraz ważne jest, co my tutaj mamy powiedziane. Ściana boczna, czyli biorę wysokość ściany bocznej, nachylona jest do podstawy, więc biorę ścianę boczną i wysokość podstawie po to, żeby stwierdzić, że ten kąt 60 stopni jest właśnie tu. Ewentualnie tu. A no, to piszę tam alfa, ok? Tu też napiszę alfa równe, albo nie, bo tu nie będę, bo tu będę, albo dobra, niech będzie. Ok? Dobra. Jak widzicie, i teraz tak, oblicz długość wysokości tego ostosłupa oraz sumę długości krawędzi, czyli wszystkich krawędzi, to jest ważne. Jeśli wiadomo, że wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostosłupa, czyli ta krecha, to jest oczywiście 18. I teraz, jak będziemy rozwiązywać to zadanie? Bardzo prosty sposób. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli to jest wysokość, a ostosłup jest prawidłowy trójkątny, to wysokość ostosłupa, czyli ja to zawsze nazywam duże H, dzieli tą wysokość w podstawie na 1 trzecią wysokości w podstawie i 2 trzecie wysokości w podstawie. Ok? Czyli ten odcinek jest 2 razy krótszy od tego. Dobra. Dalej. Tak jak powiedziałem, będziemy korzystać z trójkąta 30, 60, 90. To jest oczywiście kąt prosty. No, takim kolorkiem. A tu jest kąt 30 stopni. Tak, bo oczywiście ten trójkąt tutaj to jest przerysowany ten cały, tak? Wzięty i tu przerysowany. Dobra. I teraz tak, z trójkątów 30, 60, 90, ja może narysuję taki trójkąt, tutaj tak na szybko. Jeżeli tu jest kąt prosty, tu jest 30, kurczę, 30, a tu jest 60 stopni, to przy 60 przy prostokątna ma długość A, przeciwprostokątna ma 2A, a tu jest A pierwiastków z 3. Ok? Czyli łatwo zauważyć, że nasza osiemnastka to jest przeciwprostokątna, czyli to się równa 18, czyli łatwo z tego wyliczyć i wywnioskować, że A będzie 9, tak? No bo jeżeli 2 jest 18, podzielimy przez 2, to A będzie 9. Czyli A jest tym przy 60 stopniach, czyli mówiąc inaczej, a może tak zrobimy, to jest równe 9, tak? A nasza duża wysokość, to jest przy kącie prostym i 30, jest A pierwiastków z 3, czyli to będzie równe 9 pierwiastków z 3. Ok? Dobra. No dobra, no i od razu możemy napisać, że to jest równe 20, nie 27, przepraszam, 18. Dlaczego? Ponieważ jeżeli 1 trzecia wysokości w podstawie to jest 9, no to 2 trzecie wysokości w podstawie, czyli 2 razy więcej, to jest 18. Ok? Dobra. Oczywiście pierwszą część zadania właśnie mamy zrobioną. Oblicz długość wysokości, tak? Długość wysokości tego ostosłupa. Gdzie? Jest, tak? 9 pierwiastków z 3. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić z tym zadaniem, to oczywiście suma długości krawędzi. Wszystkich krawędzi.
No to już lecimy. To sobie skasujemy. I teraz tak, zauważcie, że w tym trójkącie niebiesko-czerwono-czarnym to jest nasza krawędź, a ja napiszę K. OK? I teraz co my zrobimy? Oczywiście policzymy do stwierdzenia Pitagorasa. Bo będziemy mieli tak, bo tu jest trójkąt prostokątny. Czyli mamy 9 pierwiastków z 3 do kwadratu. Dodać. 18 do kwadratu, tak? 9 pierwiastków z 3 do kwadratu plus 18 do kwadratu równa się nasze k kwadrat. 9 do kwadratu to jest 81. 3 do kwadratu, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3 plus. 18 do kwadratu to jest 324. I to jest równe, aha, kolorek. Kurczę. 324. I to się równa k kwadrat. Czyli będziemy mieli tak, że k kwadrat równa się, to jest tak, 243 plus 324. Ok. 567. To jest chyba jakieś ładne, wiecie? No, pewnie, że tak. Dobra. Czyli teraz sobie to pierwiastkujemy. Czyli k równa się pierwiastek z tego 567, a to jest równe, jak sobie zobaczycie do kalkulatora, to można to zapisać jako pierwiastek z 81 razy pierwiastek z 7, bo 7 razy 80 to jest 560 i 1 razy 7 to jest 7, 567. Pierwiastek z 81 to jest 9 i dostają pierwiastki z 7, czyli to się równa 9 pierwiastków z 7. Dobra. No myślę, że jasne, bo to po prostu zwykły Pitagoras. I jeszcze oczywiście trzeba policzyć krawędź podstawy, a krawędź podstawy będzie równa. Napiszemy sobie, a już na czarno nie będę kombinował. Wysokość podstawy, oczywiście wzór jest taki, że to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Zgadza się? Ile wynosi wysokość podstawy? No to jest ta niebieska plus ta fioletowa, czyli 18 plus 9, 27. OK? Równa się a pierwiastków z 3 przez 2. Pozbędziemy się ułamka, czyli pomnożymy sobie to przez 2, czyli będzie 54 równa się a pierwiastków z 3. Podzielimy przez pierwiastek z 3, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej i przy okazji zamienię sobie to miejscami, czyli a równa się 54 przez pierwiastek z 3. To trzeba oczywiście jeszcze usunąć niewymierność mianownika, czyli mnożymy licznik i mianownik, czyli górę i dół przez pierwiastek z mianownika. Otrzymujemy, że to jest 54 razy 3, to jest 54 razy pierwiastek z 3, to jest 54 pierwiastki z 3, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Oczywiście to się jeszcze ładnie skróci, tu jest 1, tu jest 18, czyli ostatecznie to będzie 18 pierwiastków z 3. OK? I teraz mamy policzyć suma długości krawędzi. Na to napiszę S. OK? No to mamy co? W podstawie mamy AA i A, czyli 3 razy, czyli to będzie 3 razy 18 pierwiastków z 3, plus, no są 3 krawędzie boczne, tak? Czyli 3 razy 9 z pierwiastków z 7. 3 razy 18 z 54 pierwiastki z 3, plus 3 razy 9 to jest 27 pierwiastków z 7. I fakt, myślałem, że trochę ładniejszy wynik wyjdzie, ale myślę, że to jest dobrze zrobione, jak tak też analizowałem i przemyślałem. Faktycznie, jeżeli tu 18, to tu 9, tu 9 pierwiastków z 3, tu na pewno dziewiątkę przed będzie można wyciągnąć. 3, 2, 4, 7 pasuje, no raczej jest ok. Choć wynik jest taki trochę no, brzydki po prostu. Ale tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Aha, jeszcze może jedna rzecz, bo przy okazji o tym powiem. Oczywiście jest konkurs, konkurs Matematyki z Pasją, gdzie do wygrania są na przykład takie koszulki. Wystarczy wejść teraz na naszego fanpage'a Matematyka z Pasją, tak, na Facebooka i tam znajdziecie wszystkie informacje o tym właśnie.
jak zrobić taką koszulkę. A jest to dość proste. Dobra. Na razie. Cześć.